Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner, a dzisiaj kolejny odcinek z gry Microsoft Flight Simulator. Lecimy sobie ultra lekkim samolotem i jak wiecie już pewnie z miniaturki lecimy do Czarnobyla. Także zaczynajmy. Mam granego moda na Czarnobyl, na całe to miasto obok elektrownię samą w sobie. I musimy lecieć na północ, tylko cholera, to będzie trochę ciężkie zadanie. Ten mikrofon trochę przeszkadza, dobra. W zachód mamy oznaczony nasz cel. To jest ultra lekki samolocik, także nim sobie gdzieś wylądujemy, nawet gdzieś tam w centrum. I startujemy z Kijowa, także mamy do przelecenia 60 mil morskich. Także trochę zajmie, także pewnie zobaczymy się gdzieś w okolicach samej miejscowości. Chyba jeszcze nad Kijowem sobie przylecimy. Albo nie, no lecimy. Lotnisko w Kijowie. Kijów Zachód. Chyba tamten Antonow to jest większe lotnisko, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Dobra, lecimy do naszego celu. Oj, tutaj po prawej stronie widać Kijów bardzo ładnie. O. Chciałem sobie tam kiedyś pojechać, niedalej byłem we Lwowie. Na wschód. No i oczywiście też Moskwę chciałem zwiedzić. Ciekawe jak wygląda plac czerwony w Moskwie. No, może sobie przelecimy w następnym odcinku i zobaczymy. Kurde, ale ta gra po prostu... jest naprawdę śliczna. Wow. Dobra, lecimy. Dobra, powoli dolatujemy do naszego celu. Już widać elektrownię w oddali, te kominy i to wszystko. Także nie ma źle. No tutaj z tyłu gdzieś widziałem coś fajnego, ale nie wiem, czy mi się to uda jeszcze zaobserwować. Widać i słońce, i księżyc. Wow, ta gra jest aż tak dopracowana. Kurde. No nieźle, nieźle. Dobra, najpierw przelecimy sobie nad elektrownią od początku do końca. Chyba jesteśmy już w strefie 30-kilometrowej, tak mi się wydaje. Tutaj pod nami po lewo, pod skrzydłem idą linie wysokiego napięcia chyba. Przynajmniej szły, tak to wygląda. Oko Moskwy! O ciul, lecimy nad oko Moskwy. Chyba lecimy nad oko Moskwy. Ulala. Nie wiedziałem, że też oko Moskwy jest tutaj zrobione. Prędkość trochę duża, ale tam... No oko Moskwy, ale numer. O wow. Naprawdę? Wow. Jest i oko Moskwy. Haha. Ale numer. Nieźle to jest dopracowane, kurde. Jak tutaj byłem bez modów, to tutaj nic nie było chyba. Ale numer. O wow. Co wy mi tutaj gadacie w ogóle? Ha, ha. Dobra. Lećmy nad samą elektrownię już może. I tamte rejony. Ale kurde. O wow. Naprawdę nie spodziewałem się. No cóż, no cóż. Dobra, lecimy dalej. Jest i elektrownia po lewej z przodu. Zaraz dolatujemy tutaj przynajmniej do kominów chłodniczych, które miały być chyba do nowego bloku elektrowni, który widać pomiędzy elektrownią i sarkofagiem tam, a tymi kominami tutaj budował się blok nowej elektrowni, chyba piąty. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje. W ogóle chciałem się wybrać na wycieczkę do Czarnobyla kiedyś. W sumie już trzeba byłoby to organizować, bo to coraz bardziej niszczeje i żeby pooglądać to, kurczę. Teraz tam można bez problemu zwiedzać, są wycieczki normalnie i wszystko, a promieniowanie jest nieszkodliwe w sumie. Zależy też gdzie. Tam w środku no to śmierć, ale tutaj to na spokojnie wszędzie. Są takie miejsca, gdzie jest rzecz jasna groźniej, ale myślę, że bez problemu. Jak wycieczki nas organizowane, to nie widzę problemu.
Taki jest ten blok piąty chyba? Piąty? To piąty. Co ciekawe, że po katastrofie to elektrownia jeszcze funkcjonowała przez chyba 10-15 lat. Ostatni reaktor został włączony chyba jakoś w 2000 roku. W 90-tych latach jakoś tak. Mi się wydaje przynajmniej. No i są te kominy. Kurde. Przelecimy sobie może nad jednym z nich. O, tutaj. Ulala. Ale duży. No jest ten blok piąty. Jestem wybudowany, nieskończony nigdy. O, trzeba przyznać, że ładnie im to wyszło, bardzo ładnie. O kurde. Te dźwigi to wszystko, kurde, taki klimacik, że wow. Dobra, i przelećmy się nad samą elektrownię teraz. Ulala. Ten sarkofag to też jego budowa była gigantyczną inwestycją. Samo to jego przesunięcie był budowany przed tak naprawdę i dopiero nasuwany na elektrownię, to jest promieniowanie. Po prostu wow. Zacnie to wygląda. Kurde. Trzeba przyznać, że wow. Ulala. Ulala. Jest naprawdę w szoku, jak to wygląda fajnie. Dobra, przejdźmy się teraz do samego miasta. Prypecie. Prypeci, miasto robotników. 30 tysięcy ludzi tam mieszkało. Ach, i przypomina się misja z Call of Duty 4. Klasyka. O. Przelećmy się. Widzę już ten centralny budynek. Ciekawe, czy jest hotel po lesie w ogóle. Po lesie chyba tak się nazywał. Tam jakaś szkoła, coś takiego. Kurde, nie, tu będzie szkoła chyba. Ale trochę niżej może polećmy. I takie zarośnięte wszystko. Kurde, jest ten klimacik tutaj. Wow. Te bloki, to wszystko. Tutaj był centrum, tutaj było centrum. Kurde, napis jakiś nawet jest. Tutaj jest ten hotel po lesie chyba. A może tutaj był pod nami? Młyn! Koło diabelskie! O kurde. I ten z tymi autkami rozwalonymi. To ta wizytówka Czarnobyla, nasze Prypeci. O, wow! No na modyfikacji to wygląda zacnie, trzeba przyznać. O kurde. Jeszcze raz przez centrum się przelećmy. Może zwolnijmy. Trzeba byłoby gdzieś tutaj wylądować, tylko nie wiem, gdzie tutaj nam się uda wylądować przez te drzewa wszystkie. Tak, hotel po lesie i to centrum. Ten budynek kultury, ale on jest świetnie odwzorowany. Co to w ogóle? O. To było niebezpieczne przez chwilę. Też powinien być jeszcze budynek z taką gwiazdą. Ale gdzie on jest? A co to tutaj za laboratoria są? Gdzieś tu też jest na pewno szpital. Ale nie wiem gdzie. Nie znajdę go w życiu chyba. To jakiś kompleksik duży jest. Nie no, trzeba przyznać, że to świetną robotę ktoś zrobił, robiąc tą modyfikację. Naprawdę świetna robota. Wow. Dobra. Proponuję sobie już wylądować. A co to tutaj jest? I stadion tutaj był, czy co? O, tutaj? Co to jest za miejsce? I stadion to musiał być. O, wow. Oraz jeden przelot nad centrum sobie zróbmy i będziemy gdzieś lądować. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś sobie wylądujemy. O, jest ten budynek z tym. O, wow. Z tą gwiazdą, czy co to jest na tym, na dachu. O, wow, naprawdę?
A, z sierpem i młotem, sorry. Mój błąd. Dobra, prędkość trochę za mała. Ora, to co, lądujemy sobie w centrum? Klimatycznie przejdźmy na pierwszą osobę. Coś mną zarzuciło. Myślę, że powinno się udać wylądować w centrum, ale to musimy sobie podejść z drugiej strony. Tam nad tą wodę przelecimy, zakręcimy i wtedy spróbujemy wylądować. Myślę, że powinno się udać bez problemu. Dobra, prędkość 180 km na godzinę za dużo. Żeby wylądać, trzeba byłoby tak przy... Dobra, ostry skręt. Tutaj dużo prędkości wytracimy. Gdzie jest centrum? Tam jest centrum, więc musimy też za ten budynek polecieć. Dobra. Prędkość minimalna. Tak, dobrze mówię? O nie, misnąłem się. Kurde. Ajajajajaj, niedobrze. Co ja zrobiłem? Powaliły mi się ten, miejsca lądowania. No tak zalesione tutaj, że nic nie widać. O, to jakiś budynek taki, nie wiem, szkoła, co to jest? Dobra. I teraz odcięcie, ostry skręt, żeby prędkość wytracić. Dobra. Okejo. Podchodzimy między tymi budynkami. Prędkość mała jest, dobra. Okejo, świetnie. Mały pas, bardzo mało miejsca do lądowania. Za duża prędkość, cholera, nie wylądujemy tak. Trzeba z drugiej strony. Mieliśmy za duży kąt schodzenia, niestety. No, zaraz się ogarnie. Spokojnie, spokojnie. Do trzech razy sztuka. Teraz tutaj sobie robimy zakręt. Jesteśmy względnie nisko. Tracimy dużo prędkości teraz przy tym skręcie. Okej, prędkość minimalna. I tak za duża. Dobra, dobry dźwięk. Okejo. Trochę drzew tu jest, ale to nic. O! Jest, 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 jest. Trochę drzew, ale nimi się nie przejmujmy. Traktujmy ich jakby tutaj nie było. O, mogłem ładnie wylądować, kurde, trochę mi się źle skręciło. Ale ważne to, że wylądowaliśmy na miejscu. No i tutaj na środku sobie zaparkujmy. Ulala. I tutaj sobie staniemy może. I jesteśmy w centrum Prypeci. I stoimy. Centrum Prypeci, proszę bardzo. I myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie jakieś miejsce, ktoś pisał o Katowicach, także tam też się uda na pewno w jakimś odcinku. Nie wiem jeszcze którym, może następnym. Ale dajcie znać, jakie miejsca chcielibyście zobaczyć jeszcze w tej grze. Może znajdę jakieś modyfikacje dla nich. Do Katowic jest, tutaj jest mało modyfikacji, a to jednak jest duża modyfikacja tutaj tego miasta. Także, jeżeli się podobało, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zostawcie subskrypcję, lajk i komentarz. I widzimy się już wkrótce, także trzymajcie się i do zobaczenia.